Telewizja Narodowa gości w miasteczku Kod od 71 dni domagają się sprawiedliwości. Dzień dobry, Telewizja Narodowa. Proszę pana, moja godność Siedlecki Radosław, reprezentuję Telewizję Narodową. Parę słów do kamery. To znaczy, co by pan chciał usłyszeć z naszej strony? Szczerą prawdę. Na temat waszej działalności i czego po prostu oczekujecie? Oczekujemy przestrzegania prawa przez władzę rządzącą obecnie, wybraną w demokratycznych wyborach. I chcemy również, żeby telewizja nie manipulowała ludźmi. Mówimy o telewizji publicznej, nie narodowej. Tak, dokładnie. Mówimy o telewizji publicznej, tak, którą chce zawładnąć się pan Jacek Kurski. Tak jest. Czyli widzi pan, ma pan dokładnie tak same poglądy jak my. Tak, podobne mamy, podobne, tak, podobne, tak. I jak będą, przestaną łamać prawo, to my się zwijamy, bo my tutaj nie stoimy z przyjemnością. Słyszałem, że podobnież wasz kolega nie wytrzymał w głodówce. Wasz kolega głodujący. My nie mamy nic wspólnego z kodem PP. To jak pan chce się czegoś dowiedzieć o kodzie PP, to... Aha, okej, dobrze, tak. Bo to kod PP głodował. Tak jest, nie mamy z tym nic wspólnego. Aha, ja też uważam po prostu, że to po prostu było nieludzkie tak zachowywać się. Ale skoro... Może chciał schudnąć. Tak, ale skoro panowie, nie chcecie rozmawiać, to nie rozmawiamy na takie tematy, powracając do was. Od 71 dni jesteście tutaj pod Radą Ministrów. 64. Tydzień po niepublikowaniu, to tydzień później przyszliśmy, także 64. Ale 71 dni upłynęło dzisiaj od momentu, kiedy powinni podpisać orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ale my jesteśmy tutaj 64 dni. Tak, zgodnie z orzeczeniem Komisji Weneckiej. No, to się później jeszcze okazało na dodatek, że jeszcze Komisja Wenecka, którą sami tutaj poprosili, stwierdziła, że złamali Konstytucję. Ale oni tego nie uznają, dlatego stoimy. Bo oni teraz podobnie żałują, że wezwali tą Komisję Wenecką. Tak, a co pan by chciał jako przedstawiciel KOD-u powiedzieć za pośrednictwem Telewizji Narodowej pani premier Beacie Szydło? Żeby podpisała niezwłocznie. I żeby dostosowała się do tego... Do Konstytucji Rzeczypospolitej. Tak, zgadza się, dostosowała się do tego. Okej, okay, dla Telewizji Narodowej robił reportaż Radosław Siedlecki. Jak chcecie, panowie, to proszę się przedstawić z imienia i nazwiska. Jak w razie nie, no to szanujemy i pozostaniecie jako tako anonimowymi. Koderzy. Jako koderzy. Przedstawiciele KOD-u. Komitetu Obrony Demokracji. Okej, okay, i Telewizja Narodowa to w 100% szanuje. Nie łamiemy praw ludzkich. Jak nie chcecie się wypowiadać z imienia i nazwiska, tylko jako przedstawiciele KOD-u, to tak pozostanie. I obiecuję jako Radosław Siedlecki, że nie będzie to zmanipulowany materiał, tylko będzie puszczony w całości. Tak jak rozmawiamy, tak będzie w całości. I na YouTubie można będzie obejrzeć za jakiś dzień, może dwa dni, ten materiał, który dzisiaj zrobiłem. Dziękuję bardzo dla Telewizji Narodowej. Robił reportaż z miasteczka KOD Radosław Siedlecki. I co mogę życzyć? No, wytrwałości. Przede wszystkim wytrwałości. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.